Cześć, witajcie w nowym filmie. Pod względem powierzchni Rosja jest największym krajem na świecie. Mieszka w niej około 145 milionów ludzi, a ponieważ ma tak duży obszar, czasami dokonuje się w niej tajemniczych odkryć. Ponadto w Rosji dzieją się rzeczy, których nie zobaczysz w żadnym innym kraju. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. W Moskwie, stolicy Rosji, można znaleźć wiele bezpańskich psów, które błąkają się po okolicy i szukają jedzenia. Nie jest tajemnicą, że psy to bardzo mądre zwierzęta, ale wydaje się, że w Rosji są one jeszcze mądrzejsze niż w jakimkolwiek innym miejscu na Ziemi. Dzieje się tak dlatego, że te bezpańskie psy wiedzą, jak poruszać się po metrze. Metro w Moskwie jest ogromne, więc łatwo się zgubić, ale psy nie mają takiego problemu. Mówi się, że niektóre z tych bezpańskich psów dokładnie wiedzą, w którym kierunku należy jechać, którym pociągiem i gdzie wysiąść. Wiedzą też, jacy ludzie będą dla nich mili, a od których powinni się trzymać z daleka. Psy te zupełnie nie boją się hałasu metra. Dla przeciętnego psa życie na ulicy, a zwłaszcza w pobliżu metra, byłoby ogromnym stresem. Ale te rosyjskie psy są przyzwyczajone do jazdy metrem. Numer 9. Idol Szygirski to jedna z najstarszych drewnianych rzeźb na świecie, która liczy sobie około 12 tysięcy lat. Może cię to zdziwi, ale ta rzeźba jest dwa razy starsza niż egipskie piramidy. Rzeźba ma prawie 3 metry wysokości i została znaleziona w 1890 roku podczas wykopalisk archeologicznych. Obecnie można ją znaleźć w mało znanym muzeum na Uralu, niedaleko granicy z Syberią. Mówi się, że idol Szygirski jest jedynym zachowanym drewnianym artefaktem z epoki kamienia. Wielu naukowców uważa, że dokładne zbadanie rzeźby może zmienić sposób, w jaki postrzegamy prehistoryczne społeczeństwo. Jak dotąd nikomu nie udało się ustalić, co dokładnie oznaczają linie i twarze, ale uważa się, że geometryczne oznaczenia mogą mieć związek ze światem duchowym i naszą Ziemią. Numer 8. Czasami mówi się, że rosyjscy mężczyźni są odważni i twardzi i że nigdy niczego się nie boją. Ale co z rosyjskimi kobietami? Jeśli wierzyć poniższej historii, one również są odważne. Kobieta o imieniu Aleksandra Matrosowa miała urodzić dziecko, gdy była w środku syberyjskiego lasu. Ale to nie wszystko, ponieważ w pewnym momencie została otoczona przez niedźwiedzie. Niedźwiedzie najwyraźniej śledziły kobietę, gdy ta wraz z rodziną łowiła ryby. Kiedy kobieta zauważyła, że zaczął się poród, jej rodzina próbowała zabrać ją do szpitala, ale ich samochód utknął w błocie i musieli wezwać pogotowie. Nie pozostało jej więc nic innego, jak rodzić w bardzo nietypowych okolicznościach. W środku lasu, podczas gdy strażnicy parku chronili ją przed grupą niedźwiedzi. Ostatecznie poród zakończył się sukcesem. Historia to obiegła cały świat, a ludzie mówili, że coś takiego mogło się zdarzyć tylko w Rosji. Numer 7. Czy możesz sobie wyobrazić, że odpoczywasz na plaży i nagle widzisz ogromny statek wojskowy płynący w kierunku brzegu? Brzmi to dość absurdalnie, prawda? Ale Rosja jest prawdopodobnie jedynym miejscem, gdzie możesz doświadczyć czegoś takiego. Wydarzyło się to w Kaliningradzie, a turyści byli całkowicie zszokowani, gdy największy poduszkowiec świata dosłownie wjechał na plażę. Ludzie tam przebywający się tego nie spodziewali, więc nic dziwnego, że przez chwilę byli zszokowani. Ale w Rosji jest to najwyraźniej normalna procedura. Niestety nie udało mi się znaleźć, czy takie sytuacje zdarzają się częściej na plaży w Kaliningradzie, ale jeśli kiedykolwiek planujesz się tu wybrać, możesz spodziewać się czegoś takiego. Numer 6. Wiele pytań dotyczących naszej planety pozostaje bez odpowiedzi. Jednak jedną z rzeczy, która bardzo niepokoi naukowców, są liczne kratery na Syberii, które wciąż się powiększają. Pierwszy krater został odkryty w 2013 roku, a następnie znaleziono 16 kolejnych. Każdy krater ma około 60 metrów głębokości i 20 metrów szerokości, a naukowcom trudno jest dokładnie zrozumieć, jak powstały. Uważa się jednak, że znajdują się tam gazy. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że słyszą też dziwne dźwięki dochodzące z kraterów. Najdziwniejsze jest to, że kratery stają się coraz większe i eksplodują ziemią i lodem. Naukowcy porównują kratery do wulkanów, ale jak dotąd nie mają na to jednoznacznej odpowiedzi, więc pozostaje to wielką zagadką. Numer 5. Czy wierzysz w jednorożce i myślisz, że istnieją naprawdę? W takim razie masz rację. Nie istnieją one jednak tak jak w bajkach. Istniał jednorożec syberyjski, który żył w tych samych czasach, co współcześni ludzie. Brzmi to dość dziwacznie, prawda? Jednak niedawno odkryto starożytnego nosorożca, któremu nadano nazwę Elasmotherium.
Uważa się, że zwierzę to żyło co najmniej 39 tysięcy lat temu, a nie 150 tysięcy, jak początkowo sądzili naukowcy. Elasmotherium był olbrzymim nosorożcem, który ważył około 3,5 tony, a ponadto był owłosiony i miał ogromny róg o długości aż 1 metra. Według naukowców zwierzę, które mogło żyć na terenie dzisiejszej Rosji, wyginęło z powodu zmian klimatycznych i środowiskowych. Zmiany te dotknęły przede wszystkim traw, które były głównym pożywieniem jednorożców syberyjskich i to podobno było największą przyczyną ich wyginięcia. Numer 4. Jezioro Bajkał to z pewnością jedno z najpiękniejszych i najbardziej wyjątkowych jezior na Ziemi. Uważane jest za najstarsze i najdziwniejsze jezioro świata. To dlatego, że nie jest to zwykłe jezioro słodkowodne. Jest to ogromny zbiornik wodny o szerokości 78 km i długości 635 km, które ma około 25 milionów lat. Ale oprócz wieku i wielkości, jezioro Bajkał ma jeszcze coś, co czyni je wyjątkowym. W jeziorze żyje ponad 3000 różnych unikalnych gatunków występujących tylko w regionie Bajkału, takich jak Komephorus, nerpa bajkalska i omul bajkalski. Ponadto jezioro ma swojego własnego potwora z Loch Ness, którego nazywają Lusut Khan, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza władca smoków wodnych. Kolejną niezwykłą rzeczą jest wygląd jeziora po zamarznięciu. Spójrzcie tylko na wzory na wodzie. Robi wrażenie, nie sądzisz? Numer 3. W czasach Związku Radzieckiego Rosja była zamknięta dla całego świata, a także ukrywała niektóre miejsca, a nawet całe miasta. Nie tylko przed oczami innych krajów, ale także przed własnymi obywatelami. Do 1993 roku niektórych miast nie było nawet na mapach, a zamieszkiwały je tysiące ludzi, którzy technicznie nie istnieli. Jeśli ktoś chciał wejść do miasta, potrzebował specjalnej przepustki. Ludzie ci mogli wchodzić do miasta i wychodzić z niego, ale ich życie było równie tajne, jak życie ludzi pracujących dla KGB. Mieli surowy zakaz dzielenia się swoim miejscem i adresem z innymi, nawet z członkami rodziny. Trudno powiedzieć, co dokładnie działo się w tych miastach, ale sądzono, że przechowywano tu tajemnice broni jądrowej. Numer 2. W czasach ZSRR Rosja była bardzo uzdolniona w zakresie technologii wojskowej. W rzeczywistości zbudowali wspaniałe maszyny, czołgi, samoloty i broń. Jednak obecnie Rosja buduje futurystyczny kuloodporny kombinezon bojowy, który nazywa się Sotnik. Mówi się, że jest on w stanie zatrzymać pociski z karabinu kalibru 50. Ma również wbudowany noktowizor i wiele więcej. Ten sprzęt wojskowy jest na zupełnie innym poziomie i jest czymś, czego świat nigdy wcześniej nie widział. Powiedziano również, że kombinezon będzie wyposażony w nowe technologie, w tym system robotyczny, a także zintegrowane systemy wymiany informacji. Numer 1. Kopalnia Mir to kopalnia diamentów położona w regionie syberyjskim we wschodniej Rosji, w mieście o nazwie Mirny. Prawie wszyscy mieszkańcy pobliskiego miasteczka pracują dla Alrosy, największej na świecie firmy wydobywającej diamenty. Mieszka tu zaledwie 40 tysięcy osób, a klimat jest bardzo ekstremalny. W zimie temperatura może spaść nawet do minus 43 stopni Celsjusza. To naprawdę bardzo zimno. Od lat 50. XX wieku Mirna jest miastem wydobycia diamentów, a kopalnia Mir jest drugą co do wielkości na świecie kopalnią diamentów stworzoną przez człowieka. Obecnie kopalnia Mirny jest zamknięta z powodu powodzi w 2017 roku. Mówi się jednak, że zostanie ponownie otwarta w 2032 roku. Czy chcielibyście kiedyś odwiedzić Rosję? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.